Aleksander ma 9 kulek, a Emilia ma 5 kulek. A pytanie brzmi: o ile więcej kulek od Emilii ma Aleksander? Zatrzymaj ten film i sprawdź, czy potrafisz rozwiązać to zadanie samodzielnie. No to teraz zróbmy to razem. Dla uproszczenia narysujmy sobie to zjawisko. Najpierw kulki Aleksandra, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Teraz kulki Emilii. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. No to o ile więcej ma Aleksander? Widać to na tym obrazku. Aż do tej piątej kulki obydwoje mają tyle samo. Pierwsza kulka Aleksandra, pierwsza kulka Emilii, druga kulka Aleksandra i tak dalej, i tak dalej. Ale od tej piątej kulki w prawo Aleksander ma więcej. Ma o jedną więcej, o dwie, o trzy, o cztery więcej. Aleksander ma o 4 kulki więcej od Emilii. Ale może, można to obliczyć jakoś inaczej. Może na przykład tak. Aleksander ma 9 kulek, i jeżeli odejmiemy od tych 9 liczbę kulek, którą posiada Emilia, to o tyle więcej ma właśnie Aleksander. O tyle 9 jest większe od 5. Czyli możemy zapisać, że 9 odjąć 5 równa się 4. O tyle więcej kulek od Emilii ma Aleksander. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Noa wysłał dwa listy: Cięższy list miał 8 znaczków, lżejszy list miał o 5 znaczków mniej, ile znaczków miał lżejszy list. I zróbmy jeszcze raz to samo, zatrzymaj ten film i spróbuj rozwiązać to samodzielnie. Dobrze jest zawsze zastanowić się, jaka informacja jest zawarta w treści zadania. Po kolei cięższy list ma 8 znaczków. Lżejszy list ma o 5 znaczków mniej. Czy wiemy, ile znaczków ma lżejszy list? Bezpośrednio z treści zadania to nie wynika. O to właśnie zostaliśmy zapytani. Ile znaczków miał lżejszy list? Ale wiemy, że jest ich o 5 mniej. 5 mniej niż co? 5 mniej niż 8. No to zapiszmy to. Mamy 8 i chcemy mieć o 5 mniej. To jest o 5 mniej niż 8. I to się równa 3. Lżejszy list miał 3 znaczki. Inaczej możemy na to spojrzeć tak. Cięższy list miał 8 znaczków. Narysujmy 8 znaczków. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Tyle znaczków ma cięższy list. Lżejszy ma o 5 znaczków mniej. No to zabierzmy z tego 5. Zabieramy pierwszy, zabieramy drugi, zabieramy trzeci, zabieramy czwarty, zabieramy piąty. I co nam zostało? Zostały nam te trzy znaczki. Tyle znaczków miał lżejszy list. Lżejszy list miał trzy znaczki.